Siemeczko, witam w nowym roku. Zła informacja dla tych, którzy myśleli, że umarł i już nie wróci. Umarłem, ale wróciłem. Ostatni miesiąc poświęciłem sobie bardziej na luz, relaks po prostu. Troszeczkę poogarnianie sobie spraw finansowych, życiowych. No i teraz nowy rok się zaczął dobrze, myślę, dlatego też uznałem, że trzeba zacząć nagrywać i trzeba zacząć jakąś nową serię na YouTubie dla tych, którzy czekali, dla tych, którzy wspierają. Miałem już to zrobić wczoraj, ale jeszcze nie miałem siły po Sylwestrze. Miałem też iść na trening wczoraj, ale mam tak łydki obolałe. Dlaczego? Tu teraz troszeczkę taki lifestyle'owy będzie ten vlog, poopowiadam wam co u mnie i jakie plany. Sylwester jako tako był, powiedzmy, normalny, czyli alkohol, inne takie rzeczy, prawda? Ale nowy rok już sobie zostawiłem po prostu, żeby odpoczywać, ale zamiast odpoczywania mój pies zjadł wykałaczkę, znaczy porwała roladę i zjadła z wykałaczką. No ja już byłem tak obsrany, że wszyscy spali, ja oczywiście jak na szpilkach, bo musiałem szukać weterynarza. Poszedłem do weterynarza, bo nie dodzwoniłem się na stacjonarny. Na piechotę miałem gdzieś jakieś 2,5 km, poszedłem do niego, okazało się, że go nie ma. Dorwałem tam gdzieś numer komórkowy. Powiedział, że jakby co, to może przyjechać, więc wróciłem do domu, ponownie 2,5 km. Chodziłem jeszcze z psem, bo nie mogła się załatwić, przestała pić. A ja mam z psem tak, że naprawdę ja to strasznie przeżywam, bardzo to przeżywam. W końcu zadzwonił weterynarz, że za chwilę już będzie, więc znowu tam poszedłem 2,5 km, zrobiliśmy rentgen. Nie było widać tam wykałaczki, ale było widać, że jest zagazowana. Możliwe, że też temu ja zrobiłem kleik z siemnia lnianego i owsianki, żeby tą wykałaczkę pokryć, żeby jakoś to wydaliła, bo ona, jak już wiecie, ci co mnie śledzą, mój pies już miał dwie operacje na otwarciu, jelita ma skrócone o tam chyba 10 cm, więc ja już na zimne dmucham po prostu. Z tych wszystkich nerwów wieczorem, jak już nie mogę zasnąć, to ja, który nie pali zielska, bo nie palę, nie lubię, po prostu nie lubię, ale znajomi zostawili tam jakoś tą, nie wiem, z pół grama tego było, no to uznałem, że muszę jakoś te nerwy po prostu zbić. I naprawdę, ja, który nie pali, wypaliłem to wszystko. I co się działo? Zasnąć nie mogłem w ogóle. Co zamknąłem oczy, to dyskoteka, a jeszcze grałem w jakieś skrable, to mi cały czas przed oczami te literki latały. Powiedziałem, pierdziele, nigdy więcej. Przypomniałem sobie, dlaczego nie palę bucha. No i drugi dzień już sobie zostawiłem na odpoczywanie. Dzisiaj jadę już na trening. Miałem też przerwę od treningów, no z miesiąc nie trenowałem, znaczy jakieś przysiady porobiłem czy coś. Ręka całkowicie odpoczywała, byłem na blokadzie, dostałem blokadę w tą rękę, jak wiecie, mi tam się kość narosła już, głowa przyśrodkowa złączyła się z głową długą, więc nie ma tam stanu zapalnego teraz, bo odpoczywałem, nie powinno mi to boleć, będziemy powoli dążyć do budowania siły, masy, żebym znowu wrócił na, powiedzmy, swoje rozmiary, a nie, że koszulka 2XL, a ona na mnie wisi. Co będę do tego stosował, to będzie część całej tej nowej serii. Tymczasem jeszcze dzisiaj tylko muszę wieczorem zajechać oglądać Mazdę 6, 2-3, ale nie MPS, bez turbo. W dobrym stanie, garażowana, zobaczymy, muszę ją tam posprawdzać silnikiem lakieru, bo mówi, że można sprawdzać, że była cały czas w garażu, ale to na kanał motoryzacyjny, bo jego też będę musiał w końcu reaktywować, dlatego że 3 dni temu zawiozłem Lincolna i już prawdopodobnie jest serce rozebrane, będziemy wiedzieć co dalej. Ale reanimujemy Lincolna, a SLK na wiosnę się już pojawi poszerzony, porobiony, mocniejszy i to już wszystko na kanale motoryzacyjnym. Tymczasem pomysł na serię odcinkową jest taką, powrót, powiedzmy, do formy, bo ja nie ukrywam, że ja teraz, tak jak mówiłem, miałem relaks, czyli melanże, naprawdę, gry, wyjazdy, no mnóstwo wszystkiego. Zniszczyłem się trochę, ale tylko po to, żeby jak ten Feniks, powiedzmy, z popiołów się odrodzić, a teraz pojechałem po bandzie. No i dlatego taka też seria. Dzisiejsza moja waga 103 kg, w ręce 46 cm, w pasie 87, bardzo mało, jest sześciopak, nie wiem, czy go teraz będzie jeszcze widać. O, już zalany, nieważne. Ale postaram się to zrobić tak, żeby jeszcze ten brzuch był jako tako widoczny. Z produktów do jedzenia też będę wam mówił lub nagrywał, co jem za dnia. Oczywiście budżet jest okrojony, więc nie będą to jakieś rarytasy, raz na czas sobie na coś pozwolę. A tak to będę raczej starał się robić tą formę na jakichś rzeczach po taniości, z Biedronki. Czyli tak jak, powiedzmy, 50% społeczeństwa, ponieważ muszę zostawić sobie te pieniądze teraz na remont silnika i no, sporo jeszcze innych rzeczy wynikło.
A forma formą. Zrobię ją też na lasagne z Biedronki. W każdym razie będę chciał to nagrywać, co jem, jakie dawki czego, co zwiększam, z jakim tygodniem. Będziemy robili sobie porównania sylwetki, powiedzmy co 2 tygodnie i jakieś pomiary. I tak aż do marca, gdzie zamierzam wystartować w Zalesiu, w wyciskaniu, w Monsterze, ponieważ Monster to jest dla mnie teraz jedyna opcja wyciskania większych ciężarów, gdzie guma tego Monstera, ona robi mi dźwignię w tym miejscu, gdzie ja tak naprawdę nie mam tego mięśnia i jestem w stanie wyciskać i myślę, że te 350-360 zrobię na pewno. To nawet z tą uszkodzoną ręką zrobię i będzie co oglądać, więc powiedzmy taka moja mała droga do jakiegoś tam ciężaru, ale na pewno no będę już większy, bo teraz już czasami nie mogę na siebie patrzeć. Dobra, z środków, taki mam tutaj przygotowany koszyczek swój. Zaczniemy sobie od osłony wątroby, bo będzie trochę tych środków oralnych. Jest to Liv 52, który dostaniecie normalnie w aptece i na Uncle Sarmie dostaniecie Power Liver Shield, jest to tutka, bardzo dobry środek na ochronę wątroby. Na Uncle Sarmie również dostaniecie, co od początku będę leciał teraz. MK677 i co jest fajne, przy MK może podnosić prolaktynę, jak wiecie, ale na Uncle Sarmie pojawia się też środek Levodopa, który jest jako tako inhibitorem prolaktyny, może ją zmniejszać, zwiększa adrenalinę, noradrenalinę, motywację, redukuje stres. Takie coś możecie dostać również na Uncle Sarmie. N-acetylcysteiny, NAC, KFD, oczyszczanie, omega-3, KFD, bardzo dużo omega-3, Vitapak standardowo. Przed treningiem Meltdown, który ma z Uncle Sarmu, który ma zadanie osłonić, powiedzmy, nasz układ nerwowy, przygotować nasz układ nerwowy do większego wysiłku. Za jakiś czas, czyli po powiedzmy 2-3 tygodniach, to teraz zacząłem z testosteronem, na razie sam testosteron przez 2 tygodnie, po 2 tygodniach dorzucam DHB, ale iniekcyjny, czyli dihydroboldeno iniekcyjny, będę ten środek brał pierwszy raz i na pewno Wam zdam relację co i jak. Standardowo na kika z testosteronem metka, chociaż metka niby nie powinna być na kika, ale metka, powiedzmy tam, tak jak wcześniej leciałem 30 mg, tak teraz 60, bo jednak chcę zrobić tą masę. Samo DHB z Uncle Sarmu jeszcze się zastanawiam, czy dorzucić, ponieważ dosyć fajnie mi się na nim naprawdę budowało tą formę. I sprawdzone już wcześniej przeze mnie BPC 157 firmy Sarsura Nutrition, z którymi już podjąłem współpracę, bo ja powiedziałem, że podejmę współpracę jak najbardziej, ja mogę robić lokowanie produktu, ale czegoś, co będzie działać, a mnie naprawdę przestało boleć nogi, przestało mi boleć wszystko, oczywiście nie ten łokieć, ale to BPC polecam z czystym sumieniem i na każdym odcinku będę Wam też dokładał linki, z czego możecie zamówić, czy Uncle Sarmu będę przypominał, bo dla mnie taka forma współpracy to jest otrzymywanie na przykład BPC, czy jakichś tam środków na budowanie swojej masy, plus ewentualnie jakiś tam procent ze sprzedaży, tak jak z Monstera, tak? BPC i cała ta reszta to są rzeczy legalne, czy ta lewodopa, więc nie ma najmniejszego problemu. Im większa sprzedaż, wiadomo, tym większe jakieś tam pieniążki dla mnie, ale to wiecie, jak to działa. Zresztą poznaliście mnie już też na tyle, że nie wciskałbym Wam gówna, którego bym sam nie sprawdził, a ilość wiadomości otrzymywanych, jakie ja otrzymuję na maila, skąd co brać, jest tak ogromna, że po prostu lepiej będzie, jak ja to dodam na każdym vlogu, a jednocześnie ja będę miał z tego jakąś korzyść. Hormon wzrostu, insulina. Następne dwie rzeczy. Jeszcze czekam teraz na insę, bo musi mi dojść. Hormon wzrostu pokazywałem, mam jaki mam. Przy okazji Wam go jeszcze pokażę, bo w lodówce jest, nie chce mi się do niego iść. Hormon wzrostu będę dawał sobie na wieczór i będzie to tylko 5 jednostek hormonu dziennie. Dlatego też zastanawiam się, czy MK łączyć z hormonem, czy ma to jakikolwiek sens, ale to sobie jeszcze przeanalizuję, a Wy będziecie na bieżąco mogli wszystko oglądać. Jakie zmiany są u mnie, co i jak, oczywiście badania, pomiary ciśnienia, żeby ktoś znowu nie zarzucił, że ja mam jakieś nieprawidłowe ciśnienie, bo zawsze mam ciśnienie w miarę ładne, a ktoś mi zarzuca, bo ja nagle więcej krwinek mam, czy się zaczerwienię i już jest, zresztą wiecie, jaka jest sytuacja, nie? Dobra, tyle z tego gadania. Mam nadzieję, że taka seria się przyda i będę starał się robić to systematycznie, ponieważ dużo spraw nowego roku pozamykałem i będę miał teraz dla Was więcej czasu. Dzisiaj wrócę z oglądania samochodu, może z tą Mazdą, to od razu zrobimy sobie trening.
Myślę, że jeszcze tego treningu nie będę nagrywał, bo to jest taki rozruch. Wczoraj siedziałem nad planami, napisałem chyba z 12 planów, co ludzie czekali tam po 4-5 dni. To nie jest dużo, po prostu były święta, był Sylwester, nie miałem ochoty pisać tych planów, także wczoraj siadłem i napisałem sporo tych planów, ale oczywiście nie napisałem planu dla siebie. Więc muszę teraz pomyśleć i napisać plan dla siebie, ale taki, żeby oczywiście nie przesadzić, bo ja lubię zawsze przesadzić z tym planem, a tu jednak muszę brać pod uwagę, że jestem niepełnosprawny przez tą rękę. Tak, chociaż dostałem blokadę i już ten wyprost jest. O, ona się jeszcze. Nie wiem, czy widzicie, ona się jeszcze waha, ale już ją trzymam prosto. Trzymam ją prosto, a nie ma jako takiego dużego bólu, no bo nie ma stanu zapalnego. Zobaczymy, jak to się przełoży na wyciskanie. Na pewno dzisiaj jeszcze nie będę mocno wyciskał. Pierwszy tydzień to będzie przede wszystkim adaptacja do jakiegokolwiek treningu, rozruch, mobilizacja, stabilizacja. Ale to zaczniemy sobie od poniedziałku. Dzisiaj jest piątek, od poniedziałku zaczniemy sobie już takie poważne nagrywanie. Także tyle z nowinek, wiadomości ode mnie w nowym roku, a my widzimy się w poniedziałek, chyba że w sobotę nagram coś z sekcji. Na razie.